niestety. Nie pomyślałem. Sebastian, gdzieś jest? W czytelni. A? No, no i plamkę widać. Dobra. Witamy ponownie. Czekam sobie. Media. Fajnie. A ptaki przeleciały. Tak, tak. Proszę, to jest pendrive. Graj na komputer i puść muzyczkę. Tu są te kolumny, czemu nie są podłączone? Dobra. Powiedz naszym po cichu, że tu lepiej widać. Powiedz naszym po cichu, że tutaj lepiej widać. Nie mam pojęcia. Stereo to stereo. Lysiowi, Kamili, ale po cichu im powiedz, że tutaj lepiej widać. Żeby ludzie się nie zwalili. Weź tu nic. A umiesz pilnować słońca? Tu, do tego laptopa. Wyjście, mały jack. W ogóle tak się nie powinno obsługiwać teleskopu. Tak się nie powinno obsługiwać teleskopu. Tak jest teraz? Tak. Dzień dobry Państwu, nie? Cześć. Powinien jesteś na drodzynce. Czemu tam bo to jest niewygodne. Czy gdzieś na kiełka do obserwacji można by podeskać? Świetnie. To do Sebastiana. Zorientowałam się, że jest na taki pokaz. Sebastian będzie wiedział. Na chwileczkę tylko? Tu jest, Sebastian. Dobra. Proszę, czy takie szkiełka do obserwacji to można gdzieś dostać? Proszę. Ja się nie zorientowałam, nie mam. Czy jakieś szkiełka do obserwacji? Tak, zaraz, zaraz będzie. Raz. Czajku młodego. Zawołaj mi młodego. Kubę. Jakub ma napisane. Ma napisane Jakub od nas z planetarium. Niech się młody uczy, nie będę tutaj tego. Się musiałem, bo idzie transmisję robimy. To mi dałeś. Ten zasilacz mi dałeś. Co tam z tej transmisji? Tak, nie mamy tyle, co wyskoczyło. Teraz już rozumiem. Teraz jest dobrze. Kuba, to mam teraz rozumieć. Kuba. Proszę o kapiecę. Jesteś. Czekam na okulary. Więc sobie kupię, czy pan się... Podpocznij.
jeszcze. Daj mi tę dyskietkę na chwilę. Daj mi dyskietkę na chwilę. Gdzie jest gain? Cześć. Proszę Państwa, zaczynamy obserwację słońca. Właściwie już zaczęliśmy. Zaczęło się o godzinie 9.57. Mam nadzieję, że tutaj faktycznie, z którym to reklama. Ciekawe, kiedy mamy też dla Państwa 30 okularów i chciałbym je rozdać młodzieży, która do nas przyjechała. I prosiłbym, żeby młodzież też wybrała się ze wszystkimi innymi z opiekunami, tak? Te okulary prosiłbym zwrócić do nas, kiedy rozpoczniemy sesję referatu. Dobrze? Także zapraszam. 30 okularów dla Państwa. A kto będzie to rozdawał? Dobrze? I młodzież będzie się dzielić. Wy panowie razem. Także zapraszam. Kto? Mama dzwoniła? Co? To z prawej, to z lewej strony, to jest księżyc, który zasłania ciemną, zasłania jasną tarczę słońca, tak? Także widać, że ta faza się powiększa. Największa faza, czyli 77%, to będzie o godzinie 10.56 mniej więcej. I wtedy, słuchajcie, tylko taki malutki fragmencik słońca będzie widoczny. Pewnie was tutaj akurat nie będzie, ale przed 11.00 popatrzcie sobie na zewnątrz, przez okno na przykład klasy szkolnej, czy może będzie przerwa i wtedy zobaczycie, że to słońce wyraźnie jest już zakryte. Także tak to wygląda. Ja zachęcam, żebyście po kolei sobie podchodzili i patrzyli na tarczę słońca, szukając jakichś plam. Jest w tej chwili jedna plama widoczna. Ciekawe, czy ją znajdziecie, tak się zapraszam. Kolegę Dawida poproszę, żeby trzymał słońce dokładnie w centrum tarczy. I robimy w tej chwili stąd transmisję na żywo przez internet. Także ewentualnie, jeżeli macie w klasie jakiegoś nauczyciela, który ma laptopa, dostęp do internetu, to możecie wejść na stronę planetarium i przez cały czas podglądać, jak to wygląda. Weźmiemy raport. Jak ta strona była? Planetarium naszego. Tam będzie link. I na, jest na bieżąco ten. No, to, co pani mówi, właśnie jest. Ale oglądaj tylko tutaj to, co jest. Jeszcze druga kamera jest na. Ale zaraz ją wprowadzę tutaj. Co, coś tam, można wejść na drabinę. No to wchodźcie na po to stoi. Tylko nie dotykać teleskopu. Pierwsza. No ja sobie zdaję. W informatyce jakby, tak? Tak. A B jest lepsza, tak? To jest B. Widzę plan. Czy jest plan? Plan się z swoimi urządami optycznymi, także...
jak ktoś ma okulary, to pytajcie wokół, czy ktoś... Pokaż mi, w którym miejscu. Bo nie musimy cały czas patrzeć. Również mamy trzy szkiełka takie ze zestawy, trzy szkiełkowe. Zachęcam, żeby patrzeć przez trzy szkiełka. Zaraz przypominam, jedną doszło, więc informujemy, żeby w ten sposób oglądać. I proszę Państwa, mamy tutaj aż cztery stanowiska obserwacyjne. Proszę popatrzeć, ja jestem tutaj, zaraz wskażę, gdzie one są umiejscowione. Mamy tutaj sporo gości, więc trzeba tę konstrukcję przekazać. Pod kopułą w tej chwili mamy teleskop, który non stop patrzy na Słońce i metodą projekcji widzimy na ekranie ten obraz Słońca. Zachęcam, żeby w takich małych grupkach, powiedzmy 10-osobowych, wchodzić pod kopułę i patrzeć na to na żywo, już bez żadnego ograniczenia, jak to Słońce wygląda rzutowane na ekran słoneczny. Poza tym mamy też stanowisko, ja pokazuję palcem nieładnie, na tej części tarasu. Tam jest umieszczony taki biały teleskop, do niego jest podłączony aparat fotograficzny i można sobie przez ten teleskop patrzeć na Słońce, to jest odpowiedni filtr cajsowski, który zabezpiecza nas wzrok przed porażeniem. Ja mam taką propozycję. Możecie zrobić swoje zdjęcie Słońca. Tylko, że trzeba po zrobieniu zdjęcia zapamiętać numery zdjęcia, które zrobiliście. Ja myślę, że za jakieś 3 minuty wystawimy tam kartkę i długopis i każdy, kto zrobi zdjęcie, będzie mógł wpisać imię, nazwisko, czytelny adres e-mail i numer zdjęcia, dobrze? Imię, nazwisko, czytelny e-mail i numer zdjęcia. I wreszcie po prostu aparatu swojego zdjęcia zaśnienia Słońca. Jedna plama. Tu miejsce. To są zobrazienia z matrycy. Się z lustra, nie z matrycy. Nie dotykaj teleskopu. Generalnie to na Słońce się nie patrzy przez teleskop, wiesz? Można spojrzeć dwa razy. Tym i tym okiem.
bezpośrednio na słońce. Słuchajcie, tutaj widać to zaćmienie przez teleskop i to jest jakie powiększenie? 56 razy? Chyba tak. No bo jest ten, gruby ten okular, nie? Nie widzę znaczenia. 56 razy, czyli tutaj oglądacie bez, tak okiem, nie? To jest 40, panie Małgosiu. Ale 56 razy powiększenie? Tak. To jest przez magnetyczny teleskop. Oczywiście nie wolno patrzeć gołym okiem. Dlatego robimy projekcję na ekran. Albo można jeszcze wyjść na taras i popatrzeć przez okulary, są nastawione, wiesz? Tak, były. Także tutaj widać ładnie, jak to jest już się... O właśnie, zasłaniało ten wiechmur. Nie, no właśnie tak pan spojrzał, jak chmurek nie ma, to... A plamki jakie są? Jedna. Gdzie? Pokaż. A to tak trzeba się trochę wpatrzeć, bo ostatnio słońce wychodzi z tego maksymalności i jest dosyć mało aktywne, więc plamy są malutkie, ale tutaj najważniejsze jest słońce. Maksymalna faza będzie o przed 11. Na 10.56 to było. Za 4.11, tak? Tak. Na razie to się zaczyna, więc przez godzinę będzie nachodziło tak, że za 4.11 będzie widoczne 36% tarczy będzie widocznej. Aha. 77% zasłoniętej. Tak. 26%, czyli dosyć spore jest. 77 będzie zasłonięte, tak? Tak. Czyli 23% będzie widoczne. 23% będzie widoczne. I to jest takie duże następne zaćmienie częściowe za 11 lat. No. Także cieszmy się, że widzimy coś takiego. Fajnie. Dla osób, które właśnie przyszły, taka informacja. Tutaj, proszę Państwa, gdzie ja jestem, gdzie jest ta żółta kartka papieru, to tutaj się wpisujcie. Imię, nazwisko, e-mail, numer zdjęcia. A zdjęcie własnoręcznie można zrobić tutaj, jest za rogiem aparat fotograficzny. Także każdy może być autorem swojego własnego zdjęcia zaćmienia słońca. Zapraszam. Gdzie są tam na zewnątrz, tak? Tak. Także jak ktoś chce zrobić zdjęcie, to można wyjść na teraz. Także popatrzeć, wyjść, bo tutaj chyba, że przyjść za chwilę, bo będzie to obserwować. Tak. To będzie stale narastało, więc jest tak fajnie. Nic nie powiedziała. Nic nie powiedziała. Powiedziała? Proszę zaobserwować. Teraz za pół godziny. No i będzie wyglądać maksymalnie o 11. No to chodź tu. Widzisz, to gorzej pójśćmy się w biorę. Chodź, pojdź. A jak to jest z godzinami? Ja nie chodziłem. Tak samo, godziny są tak samo, tylko się dni zmieniły. Jest chyba teraz wtorek, środa, czwarty, z tego co pamiętam. Jeszcze raz zapytać. 17.30 dla osoby. Rado są dzieciaki. No bo czasu teraz. Proszę Państwa, te zdjęcia, które... A co? W ogóle co robisz, że Ciebie nie ma tak długo? One nie są robione tak po prostu, że tam wyglądały. O Jezu, tyle nauki! Musisz przygotowywać to. Co jest? Wiem, dla osób, które właśnie doszły, informacja, mamy stanowisko pod kopułą, gdzie mamy obraz. Można wejść na drabinę, plany poszukać. Zachęcam, żeby tam pójść zewnątrz. Poza tym też takie specjalne stanowisko obserwacyjne. Sorry, ale skupiam się tutaj. Ten biały teleskop. Tam jest podłączony aparat fotograficzny. No. Zgadnij co? Tam, proszę Państwa, zaćmienie słońca. Wybuchy na słońcu. Jest to teleskop specjalnie przygotowany do tego, żeby móc obserwować to, co dzieje się blisko krawędzi słońca. Tam widać jakieś wyrzuty materii. To nie jest taka pospolita konstrukcja, dlatego że użyto tam specjalnego filtra. Filtr alfa, który właśnie umożliwia obserwowanie wybuchów przy krawędzi słońca.
Fakt, to jest wszystko jasne, ja zrozumiem. Też nie ma. Co? Nie rozumiem. To byłaby ostatnia rzecz, którą byś w życiu zrobiła. Naprawdę. Karmiłam cię kiedyś. Co? Karmiłam cię kiedyś. Byłem pijany. Ale karmiłam. To się nie liczy. To się nie liczy. Nie liczy. Nie liczy się. Naprawdę. No na pewno. W końcu Rick się spotkał z tym kolesiem z pierwszego sezonu. Siostra Wojtka. Siostra Wojtka. To była siostra Wojtka. Może być ciekawe spotkanie. Co? Doszło do Aleksa. O. No słyszałem o Aleksowie, ale... Polecam spojrzeć bezpośrednio. Co? Polecam spojrzeć bezpośrednio. Podobno niezapomniane wrażenia. I to trzeba zrobić. Nigdy nie zobaczysz nic lepszego. Tak, dwa razy w życiu możesz spróbować. Wiecie, do Walking Dead? Tak. No. Też oglądasz? Proszę Państwa, ważne ogłoszenie. Proszę natychmiast zejść. To jest zabronione. Proszę zejść z dachu. Udzielam wam na gamę. Dlaczego mnie pojawia się na kółku już? Proszę Państwa, taka jest ważna tutaj reguła organizacyjna. Ja już nie chciałem o niej mówić, bo myślałem, że tutaj jest sąd, ale też czasami nie za bardzo. Nie wolno wychodzić na taras poza panienki. I nie wolno wchodzić do góry, tak? Także wszyscy o tym pamiętają. Ja wiem, że 99% was pamięta o tym, ale zawsze 1% jest taki, który potrzebuje informacji dodatkowej. Super wygląda się. Wiem. Jak Lesiu. Tylko szukam słońca. Mam słońce. Oślepiącym blaskiem. Nie dostanie mi słońca. Pokaż mi to oksy. Gdzieś miałeś takie dźwięki? Są one jeszcze raz dana? Nie. Są kamienice. No, super. Chcesz zobaczyć? Dużo lepiej niż na ekranie. Dużo lepiej niż w zyskietkach. Wszystko widać. No chodź. Co się wstydzisz? Nie wstydzę się. Jasne. Jasne. No jasne. Proszę o niedotykanie teleskopu. Ucieka ci. Widzę. Co go sterujesz? Tylko jedna plama? Ja myślałem, że... Aż jedna. Słońce nie było zbyt aktywne ostatnio. Przez parę lat. Zrobię przysłona. Tutaj jest jakieś zaciemnienie. To nie jest zaciemnienie. To jest zmodyfikowane lustro. A. To jest sam. No tak, zapomniałem. Trochę, on jest starszy od ciebie. Za koszulkę się. Wiem. To opowiedzę. Co tak mnie mierzysz? Ja nic nie mówię. Jasne. Gdzie położyłem te pingle? Ale cię pojmę. Chciałem sobie zasłonić. Tak ręką. Zrobić zaćmienie. Ciekawe, kiedy możemy się spodziewać ten, poza do sądu. A co? Niedługo pozwie księżyc. Czemu? April pozwie księżyc. No zobacz, jak wygląda. Jaki chlop, no? Słuchaj. I to do celów komercyjnych.
Słyszałeś, że musimy się szykować na pozew sądowy, nie? Słyszałeś, że musimy się na pozew sądowy szykować? Tak. Zobacz. Zobacz. Tu zobacz. Apple już szykuje papiery. Za wykorzystanie ich logotypu bez zgody. No niby brakuje, ale wiesz, mogą się przyczepić, że to jest lista. Wiesz, tak ratuje nas ta kropeczka tutaj. Co ta kropeczka? Ratuje nas, to już jest... No, w zasadzie to... tak. A to jest ten? Kropeczka Nie, to nie. U góry po prawej jest. Ta kropka tutaj jest na... to jest... To jest optyka. No dobrze, to przynajmniej zawsze będzie można jakąś prawę pokazać. Nie, jedna jest widoczna. Nie ma tak działaru? Pokaż plamę. No ale to tak, ale to ta jest. Z płócieniem. Wejdzie, wejdzie, no nie gryzę. Pani Ewa was niestety. Co, ile tam jest, Leszek? Słucham? Ile on go? Ja nie widzę. Jest viewers live 172, tak? A jest? A gdzie to jest? Pod planetarium od 175. No proszę Państwa, teraz środka tutaj oczywiście na trasie. Ja się pokażę, jak tylko ustawię. W ten sposób nie powinno się obsługiwać teleskopu. Bo tu jest ekran ewidencja i jaka duża Tak. Nie to już. Teraz chmura nachodzi. Tutaj, wiesz? Poczułem teleskop w zębach. Warto teraz jeszcze. O, widzę profesjonalne przymocowanie. To idzie na live'a. Nawet takie malutkie zjechało patrzy na słońce, bo stracimy wzrok. Musimy używać specjalnych Nie, z tej strony musi pan patrzeć, na ekran. Tu na ekran projekcyjny. Nie, tylko na ekran projekcyjny, od tej strony, wie pan? Tu widać. A na słońce można spojrzeć bezpośrednio dwa razy, lewym okiem i prawym okiem. Tak. Teraz... I to widać, ile jest przesunięta. To mamy smulkę, nie? Widzę, że mamy tutaj trochę nowych osób, więc ja może przypomnę, co tutaj robimy. Obserwujemy fazę w tej chwili, no nie maksymalną, dziesiątkę fazy maksymalnej częściowego zaczynania słońca. Ta faza maksymalna będzie obróżniona około 10.56. To będzie 67%, także dość sporo. Następne takie zaćmienie będzie za ponad 10 lat, więc dobrze, że mamy pomogę w tym momencie. Ja nic nie robię. Panie Podzielniczu, dalej jest to.
pod podsłonką obserwatorium mamy obserwację Słońca metodą projekcji, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda bez żadnych filtrów. Natomiast w przypadku pozostałych teleskopów stosujemy specjalne filtry. I tutaj, proszę Państwa, gdzie mamy biały teleskop, pokazuje ręką, to mamy filtr alfa i możemy zobaczyć wybuchy na powierzchni Słońca przy krawędzi, ale akurat nie możemy, bo są chmury. Widać, że za chwilę te chmury się rozgonią, więc będziemy mogli tu podejść i zobaczyć. Dzień dobry. Chmury nachodzą. W takiej trochę zasłoniętej dla części tarasu, tutaj za rogiem jest kolejny teleskop, tam robimy badania naukowe. Tam mamy młodzież ze Śląska i z Kujawsko-Pomorskiego, która próbuje wyznaczyć paralaksę Księżyca. Robimy obserwacje jednocześnie z młodzieżą w Rumunii i w Norwegii. I tam również można zrobić swoje własne zdjęcie Słońca. Także zachęcam, żeby tam się wpisywać i robić zdjęcia. Cześć Macieju. To jest Agnieszka. Maciej. Właśnie pan Janusz z Radziowa podsumował nasze zaćmienie i powiedział, że wygląda na to, że będziemy jednak mieli fazę całkowitą zaćmienia, no bo chmury nam zasłonią. Chyba faktycznie będzie nam to dane zaraz. Czy ty masz kamerę? O. On też jest profesjonalny, także... Ja mam tę ogniskową 2000, wiesz, to jak założę dwa konwertery, to słońce się w kadrze mieści. To fajnie. To zenit jest, tak? No jasne. Znaczy, nie, jasne. Wiesz, uwa. To fajne zdjęcia wyjdą. Mam nadzieję. No, ale już widać. Przejaśniasz się z powrotem. Ale plamy widać na słońcu? Jedną, na jedną. Nie, to nie jest plama. Jedna jest. Teraz pan pokaże. Tej tu nie widzę, bo tu jest duża plama. Plama jest tu. Bo ta plama się tak rusza razem z tym. Tu pokazuje plamę końcówką noża. Tak spojrzałem się na tą dużą, ale to jest z lustra. Co? To jest z lustra, aluminium się utleniło. Nie zrobię. Na pamiątkę to. Tak wygląda. Byle jakim. Ale da się zrobić. Cosiu? Na miejscu masz jakieś oksy, może? Te oksy, ja do Sebastiana idź się pytaj. Nie, bo nie będę. Jeszcze muszę odczekać, żeby to jaśniejsze zrobiło. No, bardzo. Co? Nie ruszę się stąd. Co? Nie ruszę się stąd. Kto będzie pilnował? Ja. Jest to, jakby tu był Wojtek zamiast ciebie, to miał pewność, że będzie to słońce w centrum. O, dziękuję ci. To, że jesteś jego siostrą, nie uprawnia cię do tego, żebyś pilnowała. Uprawnia. Ile czasu? Nawet nie należysz do nas. No i co z tego? A, nie, jest 5 minut, 3 minuty i się odsłoni. Ma tego już różnica? Tak. Nie. Dobra, masz na to. 3 minuty jeszcze mówicie? No tak, patrzę, 3 minuty się powinno. Wiem, wiem. Będę pamiętać. Dobrze. Pomyśl to będzie. Dobrze. Też kup mikrofon takiego ręki masz? Proszę. Witamy Maciejowi. Na przykład? Dobrze. Co? Nie idź teraz. Nie. No Kubuś. Twoja wachta zaraz się zacznie. Że mamy z nami pana profesora Macieja Mikołajewskiego, redaktora naczelnego czasopisma Urania, Postępy Astronomii. Teraz może pan robić. W ostatnim numerze Urani to zaćmienie było świetnie opisane. To może pan profesor opowie nam coś na ten temat? Trzymam w centrum. Ja mam taką wiadomość, mianowicie okazało się, że błędy rachunkowe popełniono i najnowsze doniesienia to jest na bieżąco, na najszybszych
komputerach to liczą, wskazują na to, że prawdopodobnie w grudziącu zaćmienie będzie całkowite. No właśnie, to musimy świecać. Próba. Adria, proszę zdjęcie. Poproszę o zdjęcie z zaćmieniem i z Dawidem. Lesiu, chodź. Jeden i drugi, Lesiu. Ale tak, żeby było widać, chodź czegoś. Jeden i drugi. Jedno od czego, dobra, wstawaj. Kalendarz Urani podał, że to zaćmienie będzie po południu. Także, jak widzicie Państwo, pracujemy do ostatniej chwili. Mamy. Jest, wyszło. Ale widać. Widać, bo też dużony aparat wziąłem. O, faza się fajnie powiększa. Taki mały nie umiem. Ja muszę tylko naciskać i nic więcej nie robię. Zapraszam tutaj do góry. Podejdźcie Państwo bliżej. Sebastianie, ja czy wszyscy mają szkiełko? Tak, trzeba poprosić tych, co mają, żeby pokazać. Ja widać za ciebie. O, super. Spójrz sobie tutaj, ile wystarczy. Proszę popatrzeć tutaj. Tutaj widać zaćmienie najlepiej. Lepiej niż przez szkiełko, bo widzimy od razu na żywo, jak ta ciemna tarcza księżyca zachodzi na jasną tarczę słońca. Proszę Państwa, znowu faza całkowita nam odeszła, znowu widać bardzo fajnie słońce. Zachęcam, żeby odwiedzać kopułę. Tam, przypominam, mamy obserwację metodą projekcji i to słońce naprawdę robi wrażenie. Powiedz sobie dalej, bo tu jest samego kąta gorzej widać. Tam, gdzie są... O, ten aparacik domowy. A to jest to, co wtedy pan kupował? Czy tam już kilka zenitów pan ma? Nie, tamten to jest... Proszę Państwa, ponieważ słońce nam się fajnie odkryło, zapraszam tutaj, gdzie stoję, tu jest teleskop taki biały. Zróbmy sobie taką kolejkę i będzie można zobaczyć protuberancję przy krawędzi słońca. Wtedy Leningrad nazywał jeszcze, czyli on ma 76 rocznik. Tu widać plamę. Zapraszam. Na razie rekord to by 180. Na raz, nie? Lepiej widziałem. Proszę Państwa, napięcie rośnie, bo my czekamy na godzinę 10.56 na to, aż słońce będzie najbardziej zaćmione. Faza zaćmienia to 77%, przypomina, mniej więcej. No i czekamy jeszcze 28 minut i będziemy mogli zobaczyć ten księżyc bardzo rozwinięty na tarczę słoneczną. Co?
Szanowni Państwo, młodzi obserwatorzy, właśnie chyba bijemy rekordy ilości osób na tarasie. Prosiłbym nie tupać. To jest stara, dobra technologia z 1972 roku, ale jeszcze chyba nie testowaliśmy jej przy takiej ilości osób, także proszę bardzo, żeby nie tupać, bo znajdziemy się w sali wykładowej i rozpoczniemy wykłady od razu. Natychmiast będziemy kontynuowali. Piętro niżej. Tu z tej strony się patrzą. Muzyka klimatyczna. Świetna. Słuchaj, Sebastian, zapytam mikrofon, bo jest w tej stronie. Dobra, tak. Wczoraj, dzisiaj, ile mamy? Zawsze 59. Ale w tej chwili. Dziś minut temu czy było. Leszek, możesz pokazać w ogóle drugą kamerę? Drugą kamerę mam tutaj, bo tam jest drugą kamerę dawaj tutaj. Na kartkę. Wojtek Junior, nie pukaj. Wojtek Junior, nie pukaj kto. Dlaczego? Powiem bratu. No to może się Ja mam do Państwa takie pytanie, przy okazji zaćmienia słońca. Jaki kolor ma słońce? Biały, żółtawy. Proszę Państwa, tutaj gdzie pokazuję ręką, tu widać taką rękę na wysokości ponad 2 metrów. Tutaj mamy taki przyrząd, który właśnie pan profesor Maciej Mikołajewski używa. To jest przyrząd, który rozszczepia światło, tak? Także możemy sobie zobaczyć widmo słońca, spektrum słońca. Mamy taki spektroskop. Także zachęcam, żeby tu przychodzić. Kolega Marcin Lisiecki, tak? Krzysztof Lisiecki, przepraszam, jest autorem, konstruktorem tego przyrządu i miał referat na ten temat. Także zapraszam, żeby przetestować jego przyrząd, zobaczyć jak on funkcjonuje. Tak, z tej strony. Tędy też można w sumie, nie? Jak się spojrzy w to. Dwa razy. A co, dwa razy? No można dwa razy spojrzeć, bezpośrednio na słońce. Pan profesor Maciej Mikołajewski okupuje ten nasz... Więcej oczu niestety kolejnych nie ma. Dlatego, że nie może uwierzyć, ile to koloru słońce do nas wysyła, całe spektrum od czerwonego do niebieskiego. I musi w ten sposób też bardzo precyzyjnie, aby skierować tą lupę, tą tubę w kierunku słońca po to, żeby to światło dokładnie padało na szczelinę i wtedy to widmo jest najlepsze, najlepiej widoczne. Znaczy maksymalnie będzie jak w górę na to swoje. Uwaga, przekładam oko. To musisz ciemny papier. Faktycznie, nie, za gruby. To za gruby. Weź czarny. Nie za gruby, po prostu odbija. Aha, no. Biały. Ma ktoś jakąś gazetę? Ja tu miałam taką. Nie, masz gazetę. Uwaga, przekładamy teraz oko do teleskopu. To też. To zobaczymy, czy. Jak zadziała. Zobaczę, czy zadziała. Widzicie? To się dzieje z ludzkim okiem. Można sobie zobaczyć wypalone oko. Podobno nie boli. Nie chciałabym przełożyć. Później już nie boli. No, bo nie czuć. Nie ma nerwów.
Nasz poleczny używanie wzroku. Korekcja. Dobrze. Przypomnę, że do fazy maksymalnej zaćmienia. Już za chwilę zobaczycie Państwo, jak ciemna tarcza księżyca zasłania plamę na powierzchni Słońca. Ta plama ma rozmiary mniej więcej... A tu widzimy, jak plamkę zasłania. Większa jest. Wszędzie są rozdane. Jedynie przyciemniona. Taka uwaga cyjna. Mamy, proszę Państwa, okulary takie do obserwacji Słońca i szkiełka, takie zestawy potrójne szkiełek. Jak Państwo właśnie przyszliście, chcecie popatrzeć na Słońce, to poproście kolegę, koleżankę, opiekuna, nauczyciela obok, żeby Wam użyczył, tak? Bo te okulary są do Waszej dyspozycji. Także proszę się wymieniać tymi okularami, ale też proszę pamiętać o tym, że te okulary zapraszamy do zwrotu po zaćmieniu. Także one są na razie dla Państwa dyspozycji wypożyczone. Jeszcze troszeczkę do maksymalnej fazy brakuje. Mamy godzinę 36, co za 36 jeszcze? Czy nie 411, tak? Co za 411, to będzie 71%. Już, tak? I już plama nam się chowa. Jaka plama? Słoneczna. Się zasłonięta przy księżyc? Tak. No właśnie, aha, widać. Już się nie ma. Nie? Już się nie ma. Coraz bardziej, coraz więcej przysłania Słońca, ale niestety nie zasłoni całego tym razem. Żeby zobaczyć całkowite, trzeba by gdzieś tam też podwergać się. Na Islandii, ale same zaćmienia całkowite, wbrew pozorom, nie są rzadkimi zjawiskami, bo tak średnio 2 do roku się zdarzają, tylko że w wąskim pasie, dokładnie, w wąskim pasie, u nas dopiero tam po troszeczkę ponad 100 latach będzie zdarzone. Także... On może tak, ja już
Coś. No właśnie, a ja miałem ci powiedzieć coś, to mówię coś. Gdzie masz powerbanka? Państwa, mamy dwa skopy, o tutaj, takie lufy. Także kto jeszcze nie widział widma słońca, to zapraszam. Te spektroskopy zostały przygotowane przez jednego z uczestników Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego. Widzę tutaj, że ktoś chce się ze mną przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry pani również, tak? Proszę bardzo. Kolega Lisiecki, który tutaj się znajduje, w tym miejscu, jest specem od tego i państwu powie, w jaki sposób robić obserwację widma Słońca. Jestem w stylu, jak widzisz? Jak chcesz, to może być w tym uczestniku? Z A.
Może? Ale to bym musiał z tej odległości chyba. Jak tu brudno. No właśnie. Sobie kark przypaliłem, jak się uciąłem obsługiwać teleskop, dziękuję. Z naszego teleskopu jest to. O, ale ładnie. Telefonem też mogę tak zrobić. Wiesz, że to zdjęcie ma? Dużo. A ile masz lat? 20. Już? Jeszcze w kwietniu? To byłeś w drugiej klasie gimnazjum, jak to zdjęcie było robione. O, także telefony wtedy nie miały aparatów zbyt dobrych. WGA, ale też rogacz. Co? On też. Czy są tak młode 16 lat? A to oni, żeby nie chciał, to ja jeszcze bym już nie znajduję. Chyba. Zobacz, czy jest okej tam. Ale też roga. Ale tak roga. Zasady na sprzęcie nie. Chyba, że jesteśmy bogaci, to możemy. Dziąta
Ilu mamy? Słucham? Ilu mamy? To było 280 chyba. Teraz nie pamiętam, czy było tutaj tego termotu, to na Facebooku wrzucić coś tam. Ale wiesz, jest to. Jeżeli ktoś ma ochotę przez okulary zerknąć sobie tutaj na zewnątrz, może być też bardziej na środek, bo się uciekam. Chwila. Okej. Proszę Państwa, patrzymy sobie przez teleskopy na Słońce różnymi metodami, przez filtry, a ja chcę Państwu pokazać najprostszą metodę. O, taka płytka spawalnicza kosztująca, nie wiem, około 5 zł, płytka numer 10 lub 11. I taka płytka daje najlepszy obraz Słońca. Najprostszą metodą możemy to uzyskać. Także te okulary, które macie Państwo, one nie są tak dobre jak ta płytka. Także najprostsze rozwiązania są najlepsze, tak ta przyszłość, jak będziemy obserwowali następnym razem zaćmienie. Proszę Państwa, nadchodzi faza największa zaćmienia Słońca. 77%. Według planu to ma nastąpić za 1,5–2 minuty. Także w skupieniu patrzmy na Słońce, czym mamy, wykorzystujmy, co mamy. No i oczywiście róbmy zdjęcia, żeby to piękne zjawisko utrwalić.
Troszeczkę możesz? Ustawiam. Super, ale pięknie. A ta plamka jest widoczna jeszcze? Nie, 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 zasłonięta jest. Tak, nie Sebastian, nie, Dawid? Nie, bo to nie jest ten, to nie jest plamka. Nie, plama już zaszła. Aha. Zasłonięta jest, nie? A jak Mirek? No. A Mirek jest na dole, możesz z nim pogadać, tak? Zrobisz mi ten, albo tak, możesz tak, tak ze słoneczkiem. Fajnie. A jeszcze raz? Fajnie. Proszę, ja też zrobię kostkę. Kulminację mamy już teraz? Tak. Grzegorz, i przez te lepiej? Czy przez kiełkę zobacz? I tak. Tutaj może jeszcze pokażę kościołka? Mocniejsze. Aha, tutaj blade, tutaj jest taki zielony kolor, nie? Okay. No też. Chociaż zobaczysz. Przez te trzy właśnie. Przez trzy, tak, aha. No dobra. Tak. Fajnie, nie? A jeszcze ten, Krzysztof Rochowicz ma szkiełko pomarańczowe, okulary dające pomarańczowe. O! Fajny. A przez spektroskop pani patrzała? Nie. Omsowicz ma. Omsowicz zrobił sobie spektroskop. A to był referat. Tak, ale to jest zużycie teraz. A gdzie robi tam? Na tarasie. Masz tam na zdjęciu na tapie. Zobaczyłeś? Dobra, czy ta słońce nigdy nie widziałeś? Tylko księżyc. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Daj tą 10 groszówkę. Daj tą 10 groszówkę. Zaraz sobie zrobimy. Serio? Lesiu. Serio. Prawie obrączkowy było. Lekarz, po co tam chcesz? Właśnie, tu jest bezpieczniej. I matryca nie oberwie. Jest z nami pan Józef Kacz, człowiek pomagał budować tutaj to nasze obserwatorium i planetarium astronomiczne, ale przede wszystkim informacja dla młodzieży, która uczestniczy w tym ogólnopolskim młodzieżowym seminarium astronomicznym. Ja mam pracę pana Józefa Tkacz, który kilkadziesiąt lat temu prezentował właśnie na seminariach grudziąckich. I ta praca była prezentowana jeszcze w czasach, kiedy żył pan Adam Giedrys i prezentowana była w Szczecinku. Także zobaczcie państwo, tu jest dowód na to, że ta tradycja, to 41. OMSA nie jest gdzieś tam z kosmosu wyciągnięte, prawda? Mamy ludzi, którzy 40 lat temu uczestniczyli już w tym konkursie. Pan Adam Tkacz, Józef Tkacz, przepraszam.
A wszystko dlatego, że zaćmienie. Zaćmienie przyciąga właśnie takich dinozaurów, takich zasłużonych ludzi do naszego tutaj planetarium i obserwatorium. Także dziękujemy, że pan przybył. Jeśli ktoś próbuje obserwować tymi spektroskopami widmo Słońca, to faktycznie ja zwracam podobny. Uwagę na to, że w środku podobny. Widać tą faktycznie podobny. Natomiast trzeba się napić mocno w bok na ścianę. Włosy ma za długie. I tam oczywiście widmo. Przez te najdłuższe rury to widmo jest bardzo rozciągnięte. Widać mnóstwo słabcie. Ta tęcza jest poprzecinana mnóstwo różnych pierwiastków. Można dzisiaj, jedyna jest okazja zobaczenia linii absorpcyjnych pochodzących od Księżyca. Właśnie Słońce prześwieca przez Księżyc, widać linię. Proszę, to jest oczywiście żart. To są linie powstające w atmosferze Słońca. Następna osoba nie będzie słychać. Trzeba mocno patrzeć na ścianę obok. Nie na to. Po prostu to osi optyczną trzeba się patrzeć w ten górę. I tam się pokazuje, że nie słychać. To gada nie tak. Pełną ilością linii obsercyjnych. Ja nic nie zmieniałem, tu jest tylko wyciszony, bo byśmy tutaj ogłupni. Na tym samym poziomie różności, jak jest tam. W końcu zrobię jakieś zdjęcie zaćmienia. Ile mamy na linii? Spada 292. Mhm. I która godzina w ogóle? Co? Która już? Co? Już schodzi. Schodzi już teraz. To wszystko schodzi. Sebastian, daj tutaj Kubę. Dobrze, jak go znajdę. W ten sposób nie wolno obsługiwać teleskopu. Nie wolno stać na cokolwiek. Oj tam. Bo mi tak wygodnie i ma doświadczenie. Powinno się stać na drabinie postawione tutaj, gdzie mam plecy. Środki niekonwencjonalne są najlepsze. No wiem. Działa? Działa. Działa. No właśnie. W czasach, kiedy ten teleskop powstał, nie było przewidziane, że będzie coś takiego jak kamera do transmisji bezpośrednio z teleskopu. Jeszcze przez internet. BBN-ów na wtedy jeszcze nie było nawet w Polsce. Czy
Tak nie było? BBM. Taka pierwsza się chce wpadać w telefon. Taki nie, post. Nie. Nie było tak. Musimy się o to zrobić. No. Hej. Pytam. Jednak to prawda. Cina, ty? Nie poznam pana. Szakowski mówił, że pan się zmienił. A nie pamiętam, że... Mechatroniki zeszła rocznie. A zeszła rocznie do patroni. No tak. Szakowski mówił? A pan szłają? Tam? Tam się nie wiem, tak, kiedy jest. Już było. Teraz schodzi, tak? Teraz schodzi. Z powrotem? Tak. To się tu już po godzinie, jo? Będzie schodzić, czy jak? Nie, szybciej. No, szybciej? Też, szybciej schodzi, jo? Czekam, że ja wziąłem. Co robisz? Studiuję kontakt. Tam gdzie się te pan osiągnie. No, tak, szukają na tej sieci. Tak jest to dobrze, nie? Wiedzą o której, gdzie i kiedy. Wiadomo, że jest tak. Nie byś? Za 20 minut będzie problem z tym stolikiem. Nie, nie będzie. Jak przyjdzie Kuba, to mówię, czarny musiał stać. Słucham? Jak Kuba tu przyjdzie za mną, to nadrobienie będzie musiał. Nie, no stanie z 20 minut. Może jak się sobie polecimy, nie? I się tak nie przejmuję tym egzaminem gimnazjalnym, to tylko egzamin gimnazjalny. Kropka. Chcę mieć jak najlepsze oceny. W szkole średniej będzie zupełnie inaczej. Zobaczysz. Gorzej będzie. Także proszę Państwa, wszystko się świetnie udało. Zobaczyliśmy fazę maksymalną zaćmienia słońca w Grudziądzu w 2015 roku. Ja myślę, że skoro ta faza już minęła, to co, oklaski dla słońca i dla tego księżyca, prawda? Właśnie muszę powiedzieć, żeby miała pisać tego pokusu. Następne takie będzie za ponad 10 lat. Ale, proszę Państwa, zachęcam do podróży astronomicznych, dlatego że za 2 lata będzie całkowite zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych. Będzie przechodziło z zachodniego na wschodnie wybrzeże i to jest bardzo dobrze dostępne miejsce. Oni tam już nawet mają autostrady. Także za 2 lata myślę, że może spotkamy się gdzieś w pasie całkowitości w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam. Ja rozstawię. No właśnie. Do tego kawałeczek mi został. Zawsze koryguję. Ach, ten ruch obrotowy. Proszę Państwa, wczoraj minęło zaćmienie, zachodzące całkowita to nic. Widać świetnie protuberancję tutaj. Kto nie widział protuberancji, to zapraszam do nas, żeby kolejkę taką uformować. Widać potężną protuberancję przy krawędzi słońca, przy jednym z rożków, tam gdzie zaćmiono księżyc. Księżyc właśnie nachodzi. Także jest to fantastyczny widok. Przypomnę, że przy tym teleskopie właśnie tutaj mamy specjalny filtr na alfa, który umożliwia zobaczenie, mówiąc popularnie, tego koloru akurat, który jest odpowiedzialny za wybuchy na Słońcu. Tu gdzie było krzesło kiedyś? Leszek, Jakuba mi zawołasz? Co? Jakuba mi zawołasz na zmianę, bo mi już nogi bolą od stania. Ja mogę postać. To chodź. A to musiałem nadrobić, bo sobie na to kolejnie ma panie stabilizacji. Gracias.
Ciebie tu Dawid teraz wysłam? No. O, proszę Państwa, właśnie Pani Maria Buchta z Warszawy zauważyła, że faktycznie zrobiło się zimno, nie? No. Jak była ta faza maksymalna, to trochę mniej promieniowania do nas docierało i otwierało, że zrobiło się zimno. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze widać. Tutaj. A tutaj, tutaj, dobra. Ładnie, ładnie widać. Proszę Państwa, i informacja dla tych, którzy już wychodzą. Przy drzwiach tutaj tarasu jest kolega, który zbiera okulary i szkiełka. Także kto już będzie planował wyjść, poprosiłbym, żeby szkiełka lub okulary oddać tutaj koledze do planetarium. A mogę z Panem zrobić? Proszę, oczywiście. Żeby to było, że to... Przy schodach, jak się wchodzi... Czy w bibliotece? Czy jeszcze nie? Nie, nie, nie. U góry całkiem tu jest. To jeszcze na tym piętrze. Tam słoneczek nie widać. Nie, tylko jedna. Jest akurat zasłoniona przez księżyc. Jest w okolicach gdzieś no. Tutaj. Jedna taka maleńka. Podobno. Była ogromna protuberancja, słyszę, przez halfa było widać. Tak, była. Ale widzialnym nie widać tego. Nie, 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 nie. Ładne zaćmienie, ładne. Chociaż osobiście po raz pierwszy muszę się przyznać, widzę zaćmienie i spodziewałem się, że naprawdę zrobi się trochę ciemno, ale jednak to trzeba... Trochę było, wiesz, tylko że to nie robi się tak nagle, tylko stopniowo i... Tak. W 99 roku było 92% w Grudziądzu,
wtedy zrobiło się szaro, ale ciemno też nie było, a 92% było, a zrobiło się szaro, bo wtedy byłem w mieście i ten, patrzyliśmy przez szkiełka, a nie było takiej ciemności totalnej, nie? No. To była wtedy, nasi pojechali na Węgry. Ale u nas była taka szara. Pampek jeszcze nie robiliśmy, ale kurde. Gdyby nikt nie powiedział, to by nie wiadomo było nawet, nie? No właśnie. No, nie. Czy na dole piłkarze też się w ogóle nie zorientowali, że coś się dzieje? Myślę, jak te nie widzieli, nie mieli szkiełka, żeby spojrzeć, to na pewno nie. Niektórzy to mogliby być nawet przestraszeni, niezaznajomieni z tematem, że nagle tak, jest połowa tylko słońca. No, gdyby z pożej, dokładnie tak. No, bardzo ładnie. Nie siadę do mikro zachodzić. Albo wilk ciebie. Ja. Dobra, przerwa za 3 minuty. Wow, ja się poskarżę. Takie do góry mam drogi odwrotnie. Coś tam nakleił, takie pół. Tak, nakleili i udają, że coś nie. Tak samo tam ktoś mówi, jak taki mały księżyc może takie duże słońce zasłonić. Coś nie prawda. Coś oszukują. Serio? Ja ciebie nie. Tak trochę. Masz suche ręce. Suche? Sama sól. To po co bierzesz do ust jego? Nie wiem. Cześć? Toaleta? To trzeba iść, wyjść piętro niżej. A nasza jest chyba zamknięta, to musi pani zejść sobie do szkolnej na piętro niżej. Sekretariat ona jest? Nie. Na sekretariat jest na pół piętrza. To jeszcze... Nie, o damskiej mówię. No, tak. Ona jest... Ona jest na pierwszym piętrze. A my jesteśmy? Na drugie piętro i... Jesteśmy na drugim półpiętrze. Jak na półpiętrze? A nas tam już nic nie ma. No wiem, a takie co tutaj stoją, ale... A nie, pani tutaj. Może pan boczkiem stanąć? To jest plamka, czy ten, czy to jest na kartce? Co? To jest na kartce. Nie, znaczy... nie, to jest na lustrze. No. Lustro jest za nim. Mucha nas grała. Nie, no. Nie lustro plama było. Jest tutaj jedna, ale jest zasłoniona przez księżyc. W którym miejscu? Tutaj mniej więcej gdzieś. No co jeszcze teraz w tych okolicach. Jest pan udokumentowany. W której klasie? Czwarta. Jeszcze rok, tak? Rok. Dwa miesiąc. Jak rok? Nie pięć lat? Nie. Cztery już nie ma pięć lat. Już od dawna nie ma. Technikum też jest czteroletni. Czteroletni technikum, trzyletnica. I dwuletnia szkoła zawodowa. Jak trzyletnie? Trzyletni liceum. To są w jakiej szkole? Ja w technikum jestem. Aha, nie zapytam. No mój syn chodzi też do technikum, ale miał teraz. Dopiero zacznę. No to za chwilę chodzi. No za chwilę. Z czego maturę? Informatyka. A tak to podstawa. Angielski, polski matura. No. W tym roku. Znowu jakieś zmiany się szykują. Tak, w przyszłym roku będzie jakaś nasza prezentacja zrobiona. W przyszłym roku prezentacja z polskiego będzie na innych zasadach. Że tak jak teraz mamy cały rok na przygotowanie tematu, musimy go zaprezentować, a później obronić, to teraz będzie tak, że dzień matury uczeń się zapoznaje z tematem, ma 15 minut, żeby się z niego przygotować i później... Opuść. Zrobiłam Frida. No mów. Ja już wiem o co. No i prezentacja, 15 minut. Ta matura, te same kropki podobno łączyć. Możesz jeszcze raz powtórzyć o tej maturze? Nowej? No. Że teraz uczeń będzie miał 15 minut.
żeby zapoznać się z tematem, wymyślić co na niego powiedzieć i od razu zacząć mówić do komisji. Mhm. Czyli cały rok będzie trzeba się przygotowywać, nie wiem, z listy pytań, jeśli będzie taka, jak nie, to będzie musiał na polskim ze wszystkiego uważać. Tak, i będzie całość materiału od pierwszej klasy gimnazjum, bo mamy teraz tylko to, co jest w technikum, tak? Oni mamy od gimnazjum. No, tak zmieniają, kurde. W ogóle ostatnio słyszałam audycję, że jest właśnie, kiedyś się pisał wypracowania w ogóle, no, o pracy z polskiego. Znaczy w ogóle w szkole się pisało. Przy drzwiach powinien być. Grzegorz, taka żona polska, z którą mam dawali i młody człowiek. Takie męskie rysy twarzy. Potrafił to napisać, no bo tego wymaga do nauczyciela. A teraz. Teraz tylko kopiuj, wklej i tak dają, i młodzież daje nauczycielu na zaliczenie z czegoś tam. Jak jest cieplarski nauczyciel, no to nie przyjmie, nie zaliczy danego. Coraz więcej samodzielnej pracy młodzież. Nie. Mniej? Tak. No ale coraz więcej od młodzieży się wymaga. Coraz więcej się wymaga, coraz mniej się wypada. Tak, o, właśnie o to mi chodziło. No. Wymagają to, czego nie mówię. A na studiach to już jest spoko. A syn na przykład teraz ma praktyki w lesie, bo on w techniku na tym jest. To mówi, bo od poniedziałku miał pierwszy tydzień. To mówi, przez te trzy dni więcej się nauczyłem na tych praktykach, niż to, co gadali od początku semestru. Na tym się miał? W zakładzie pracy czy w szkole? Nie no, w szkole jest, w lesie, na leśnictwie ich tam leśni, bo są trzy pierwsze klasy, no to każda klasa ma tam swój rewir i pojechali. Ile jeszcze zostało? Coś tam jeszcze. Do całości? Leśniczym, nie? Znaczy już coś była, już wychodzi księżyc. Tak? Tak, już się kończy zaczynania. Nie mówię, że przez cały semestr, ale generalnie... Księżyc, gdzie jest księżyc? Co to jest te białe? To? To jest księżyc, to jest czarny, tak? To białe to jest słońce. Aha. Inżyniera, czy nie inżyniera? Niż nauczyciel z czystej teorii, nie? Czyli to zaczyna mówię jeszcze? Co? No, przez internet się to idzie, nie? Nie słyszę. To jeszcze idzie przez internet? Nie, już nie chyba. Tak, idzie. Aha. Chyba nie? Czy Kuba coś mówił, że ma być obrączkowa? Tutaj? Są? 10 albo 20.
polecę na całkowity gdzieś. Powiedzieć coś jeszcze lepsze? Jesteś 8 w kamerze. Jeszcze raz? Jesteś 8 w kamerze. Nie rozumiem. To wiemy. Co jesteśmy? Na 8 w kamerze. Co? Na 8 w kamerze. Ja wiem, a ty nie? Ale jest ustawiony na tym. I jesteś taki mały obraz, gdzie jest drut kamera. Normalnie jest główny na to, ale jest taki... Proszę Państwa, zostali tylko najbardziej wytrwali, zagorzali miłośnicy astronomii. My oczywiście czekamy na czwarty kontakt, czyli na moment, kiedy ciemna tarcza Księżyca opuści jasną tarczę Słońca. I to nastąpi mniej więcej około godziny 12.06. A 9 minut później, o 12.15 robimy zdjęcie zbiorowe. Będziemy sobie schodzili pod główne wejście do szkoły. I tam spróbujemy zrobić zdjęcie. Albo wiecie co Państwo, zmieniamy plan. Zrobimy chyba jednak zdjęcie tutaj, bo te kopuły ładnie wyglądają, skoro dach wytrzymał 200 osób, to i naszą setkę wytrzyma. Także zrobimy zdjęcie jednak tutaj. 10 minut to jest do biegu? Nie. 1 minut? Nie. A 18 minut? Nie. Ach, jak to nie? W sumie nie wiem, bo to zależy od czynników zewnętrznych. Na przykład, nie wiem, samolot spadnie i do góry. Widzi się około 9-11 minut. Ale nie chodzi mi, że całkiem do biegu, tylko chodzi na przykład, że jeszcze... Ja nie jestem przesadny. No to do przejścia kolejowego. A ty nie zostajesz gdzieś? Do lekarza idę. Mam jedyną sobie. Teraz się mogę przytulić. Dawid, Cię wyleczy. Mamy czas. Dawid, to ja łapał, jak się oglądało. No, ładnie jest trzymane w centrum. Patrzcie, a tutaj dodatkowe zaćmienie chyba jest. O tutaj. To kopuła. To kopuła, Sebastian. Trzeba przesunąć trochę. Halo? Tak. Widać mnie? Chyba nie. Troszeczkę możliwe. Kresiu. Dawid to musiał łapać, jak mdlała, wiesz? Słyszysz? Co? Dawid to musiał łapać, jak mdlała i teraz idę dalej. Aha, no to faktycznie to trzeba iść. Cztery razy. To najwięcej to będzie 200 osób chyba, tak? Czy prawie 300? 310 chyba. No i te mani. Co? Nic. A co? A co tu jest pokazywali? Co kamera pokazuje? Bo ona nic nie pokazuje za bardzo. Dobra, ja to ustawię, ja przestawię. Ja wiem, ale nic nie widać za bardzo, chociaż teleskop nie pokazuje. Bo jak byli ludzie, to było widać, ale to teleskop do teleskopu. Aha. Mamy teraz na teleskop. O, proszę bardzo. No i to znam, nie? Super. Pani Celizy się szuka chyba. Jest przy wejściu na tarasie. Aha. Dobra. Teleskop pokazałem. No, w porządku. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak, tak. To zostawmy. Proszę. No. Zajdzie przed chwilę? Nie. Bo ja już idę. Teraz podsadę się. Hej, spadł. Myślałem, że chcesz zobaczyć. A ty gdzie idziesz? Kiwę na kamerę. Ona chyba do ludzi. Kurde! Dawid! Czuję się jak Dawid! Nie pierwszy, nie ostatni raz. Zawołaj Kamil albo Kuba.
Jest to plamy czy jakiś prób? Nie, nie, to jest prób, to jest jedna plama. Niedługo będzie odkryta. Profesjonalne podłączenie kamery. Jaką on ma ogniskową? Nie, chodzi. Nie powiem ci w tym momencie. Nie zapomniałem. Stary, ale dobrze się trzyma. Jeśli działa, to czego chcieć więcej? Co? Jeśli działa, to czego chcieć więcej? No właśnie. I to są wszystko zdjęcia wykonane przez niego? Nie. Są różne. Niektóre są, niektóre nie.
Proszę Państwa, właśnie otrzymałem informację, że coś jest smutno. Zosia jest uczestniczką Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego i oni mają teleskop rozłożony tam za rogiem i nikt do nich nie przychodzi. Także, ale akurat teraz nikogo tam nie ma, im jest smutno, a tam, proszę Państwa, można zrobić swoje zdjęcie. Także zachęcam, żeby tam pójść, można zrobić zdjęcie, zapisać sobie numerek i my to zdjęcie na e-mail podeślemy. Myśl wychodzi. Jeszcze dużo jest. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę jest. Zostań do zdjęcia. Mury zachodu już sobą widać.
który jest ten? Do ćmienia? No. Do 54 chyba. 11.50, tak? No. A ja poluję z aparatem. Może się trafi jakiś samolot. To byłoby coś. Nie daj się dać mi coś, to samolot. No. Są jeszcze jakieś dostępne okulary? Bo tak jedne tu się życzy. Nie wiem. Nie, bo wiem, że już pan zbierał. Dawali ludziom. No, dobrze. Tylko postawię. Co, może by się odpoczęło? Trochę z perspektywy będzie, ale trochę. Lepszy by było, żebyś zaglądał na to. Jeszcze kolegę przynosi. O właśnie, o tak. Jeszcze muszę to sprawdzić. Pierwsza zapowiedź to była bomba. To delikatne. To wyszło jakoś. Tylko też? Bo nie? Nie, dobrze. Proszę chodzić. Mam nadzieję, że się nie zwala. Dobrze. Co dasz radę zrobić? Dobrze, tylko... Ten. Już tak też tutaj, taki dotykowy. Strasznie się marzą te... No. Proszę. Jest. Cię uważasz? Nie, myślałam, że stoję na drugim od domu, na trzeci, ale zobaczymy. Jakoś...
I zaraz będzie widać plamę. Zaraz wyjdzie. To jak było te transfer Wenus na tyle słońca, to jeszcze uczyłeś, to już się uczyłeś. Tak, tak. Nie, bo ja też byłam właśnie. Gros. 12 rok, nie? Tak, wstawaliśmy wcześniej, trzeba było. Jo, ja na 6 do pracy, a tutaj byłam już o 5. A koleś na mnie mówi, Boże, chciało ci się? Mówi, no co, takie zjawisko? Ja akurat stałam przed aparatem i robiłem zdjęcia. Też trzeba było. Bo ludzie zagonieni gdzieś tym pędzie nie dostrzegają takich rzeczy, a tak ja. A warto. Warto zobaczyć. Oczywiście. Taka odskocznia. No. No nic, życzę powodzenia na maturze. Dziękuję. Nie, dziękuję. Może spyta się pana Macieja, może ma poczucie, nie? Dobrze, dobrze. Nie, nie, bo to jest ważne. Nie, bo nie. Nie, no. Już? Wiesz, co zostało? No, już tylko trochę. Kawałek. Tam są już? Nie. Nie, to zanieczyszczenia głównie. Aha. Przy pan mów nie ma na swoim. O, to jest właśnie. O, to ja tylko parę. Widać już plamę. Jest? Tak. Tu w rogu, tak? Jest? Tu, nie, tutaj. Jest, jest. Odsunięta przez księżyc. A, już jest plama. Mhm. I to jest prawo za słońca. Tutaj dokładnie jest. No i jest. Ruchu. Ruchu.
czemu ja jestem taki niski? Skąd to znał? Aż tyle plam jest, czy to? Nie, to są głównie zanieczyszczenia, tylko tutaj jest ta jedna. No właśnie tak. Na zdjęcia też tylko ta jedna wychodziła. Być może tak, ale nie ma tu przy sobie pieniędzy. Tu nie mam. Można, tak, w czasie zaćmienia słońca można normalnie się poruszać, mamusiu. Nie patrzeć w słońce. Tak, bo przed nim coś się zaćmienia. Proszę? O, mamy tutaj transmisję na żywo przez internet. Dobra, ja zadzwonię wieczorkiem jeszcze. Na razie, pa, pa, pa. Tak, zapraszam. Gdzie jest Damian? Nie, ten, to jest Damian. Ty jesteś Dawid, nie? Nie, ja jestem Damian, Lesiu. Dobra, a gdzie jest Dawid? Poszedł to sprowadzić Agę. Bo już mógłby ten, mógłby swój laptop już na podłodze. Zostało. Tak, tak, bo do. Jeszcze 10 minut. 56 coś mówi, nie? Mhm. 50 minut będzie no, wszystkim. No, ale chmura przesunęła. Będziemy mieli szczęście, jak będzie widać wyjście. Co? Będziemy mieli szczęście, jak będzie widać wyjście, bo tylko to jest chmura teraz. No to już nie jest tak ważne. Na laptopie w trzeciej sesji jest jeden zip. Będzie trzeba go rozpakować. Dobra. To jest ta aplikacja, to tam taka dziwna prezentacja była.
O, się dużo, tak? Już teraz mi się kończy. Już się kończy przekaz. Mógłby pan trochę przesunąć ten? Ten obraz drugi. Leci transmisja? Leci. Tak, leci. A możesz odpalić drugą przeglądarkę albo drugą kartę i wejść jako. No bo ja nie widzę, żeby była transmisja. Było. Tak? No. Cały czas było używam ciebie, pani kolego, na monitorze. Chyba się, tak? Tak. Proszę. No i to trzeba będzie ściągnąć. Już mamy to odcięcia, nie? No, dziękuję. On niedługo będzie koniec. Jest? Byłeś na dole? Zobaczył. Nie byłem. Na sali kinowej nie mogę dostać. A w sali kinowej czemu chciałbyś dostać? Bo tam są ludzie. No ale co w sali kinowej? Jest lapa?
jedno zabrali. Bo już wychodzi to Simce poza kadr, a najważniejszy jest ten tylko rożek. Poza kadr. Mhm. A to co powinno się ten tekst ostatni moment zajścia? Bo na zewnątrz jest okrągły. Co my nam ostatnie. Jeszcze minimalnie. I już. Koniec. Koniec chyba, co? Już tak, właśnie koniec. No, no właśnie mówię, że... No, to już przeżyliśmy. No. Dziękujemy. Dziękujemy i do widzenia. No. To zamykam biznes? To już się podaje na szefa. Mhm. Wiesz, kto jest, nie? Akurat na styk, bo już się kończyło. Już koniec. Zamykać? Co? Widać jeszcze? Nie, już koniec. Przed minutą. Zniknęło? Tak. Zniknęło starczy, tak? To, wiesz co, poddaj jeszcze obraz na ten. Trochę na ludzi. Koniec, tak? A, bo chcesz tam zobaczyć. Tak. Już jest koniec, tak? Tak. Włączyłeś? Dajmy jeszcze z 2 minuty obraz. No dobra, tam już tak. No to jest tutaj prawie nikogo nie ma. Tutaj tam, nie wiem, to nie. O Boże. Już jest koniec. O, już. Czy to tu jest? Masz tam ustawione coś? Mam, mam. No to poszło. Zróbmy tego pana. A tu jest inaczej, nie? Tu się, aha, tu się dychnęło, aha, poszło tutaj na bok. Teraz jest. No i się skoniec, już tak? Samo słońce. Tak? Same tak? Czy już jest po tym, po wyciemnieniu? Tak, już po zaśmieniu. Już po. Potem Sebastian. Sebastian, już musisz sesję zaczynać. Czy zdjęcie tam nie? Nie, u nas na 30 jest sesja.